Rodzina jest tym szczególnym miejscem, w którym miał szansę, czy ma szansę wzrastać. Każdy z nas jest miejscem nie tylko zrodzenia nowego życia, ale jest miejscem przekazywania wartości, jest miejscem wzrostu, zarówno intelektualnego, jak i duchowego. Niebawem rozpocznie się marsz, dla życia i rodziny. Zapraszam wszystkich, którym na sercu leży dobro rodziny, szczególnie tej polskiej rodziny, aby zechciał wziąć udział właśnie w tym marszu. Razem chcielibyśmy ucieszyć się życiem, takim jakie ono jest. Dzielmy się radościami tego życia, ale dzielmy się również radością rodziny. Doświadczeniem miłości i tym wszystkim, co dobrego rodzina wniosła w nasze życie, tym pięknym, najczęściej bagażem, który, w który rodzina nas wyposażyła na całe nasze życie. Razem spotykając się na marszu, chcemy się ucieszyć, chcemy się rozradować swoją obecnością, ale chcemy także i światu, tym, którzy może na nas z boku będą spoglądali, powiedzieć, jak bardzo ważna, jak bardzo potrzebna jest ciągle w naszym świecie rodzina. Może i ktoś inny do nas się przyłączy, może ktoś, kto wychowywał się w rodzinie niepełnej, może z jakimiś problemami. Może on po prostu nie wie, jak bardzo ważna i cenna jest rodzina. Chcielibyśmy pokazać, że jesteśmy my wszyscy jedną piękną rodziną i że na sercu leży nam dobro polskiej rodziny. Zapraszam serdecznie.